Witam serdecznie. Z tej strony Damian z firmy Softline. W programie CGO w oknie bazy danych w funkcji zaznaczanie istnieje teraz możliwość wyszukania i zaznaczania obiektów, czy to we wskazanej bazie danych, czy też we wszystkich bazach danych, uwzględniając kryterium ID materiału, a więc numeru materiałów w zasobie. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, numeru operatu, z którego dany obiekt pochodzi. Jak to wygląda w praktyce? We wszystkich bazach będę chciał odszukać i zaznaczyć obiekty, które mają ID materiału, tak jak tutaj wskazałem, czyli pochodzą z jednego operatu. Program zaznaczył mi obiekty. I teraz klikając na przykład na ten przewód gazowy, widzimy, że jest on zaznaczony w bazie. Odsłaniając atrybut ID materiału, faktycznie tutaj jest ten ID materiału, które wskazałem do wyszukiwania. Co ciekawe, obiekt ten ma jeszcze jeden ID materiału, co sugeruje, że w międzyczasie ten obiekt był modyfikowany. I spoglądając na datę utworzenia, widzimy, że to jest rok 2011, a z kolei data modyfikacji to jest rok 2014, stąd też obiekt ten ma dwa ID materiału, czyli jakby wskazanie na dwa operaty. Bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami w programie.